Coś ważnego dzieje się w Polsce. Coś, co wielu dostrzega, ale niewielu potrafi w pełni zrozumieć. Polska, ze swoją silną historią wiary i oddania Matce Bożej, przeżywa wyjątkowy okres, inny niż kiedykolwiek wcześniej. Dla niektórych osób ten moment jest postrzegany jedynie jako kolejna trudna faza, podczas gdy dla innych jest to wezwanie od Boga. Ksiądz Grzegorz Bliźniak, szeroko znany polski kapłan, który otrzymuje i przekazuje ważne przesłania maryjne, zwłaszcza dotyczące przyszłości Polski, niedawno podzielił się niepokojącą przepowiednią. Mówi o trudnych wydarzeniach, które nadal będą miały miejsce w Polsce w 2024 roku i przedłużą się na kolejny rok. Ksiądz Grzegorz jest bardzo szanowany przez tych, którzy wierzą w proroctwa i boskie przesłania. Jego objawienia są szczególnie istotne, gdy dotyczą przyszłości Polski, ponieważ jego wiadomości są ostrzeżeniem przed przygotowaniem się i ochroną w krytycznych czasach. Rok 2024 był rokiem wielkich wyzwań, tak, ale również kluczowych wyborów dla duchowej przyszłości naszego narodu. To dlatego przepowiednia, którą podzielił się ksiądz Grzegorz, ma szczególne znaczenie, ponieważ mówi o decydującym roku dla Polski, w którym wybory duchowe i moralne mogą wpłynąć na przyszłość narodu. Co się wydarzy? Co ujawnił ksiądz Grzegorz? Zwróćcie uwagę, ponieważ w tym objawieniu ksiądz Grzegorz wyjaśnia, co jeszcze nas czeka, gdzie rozpoczną się ataki na nasz naród, dlaczego Polska ponownie przejdzie próby i co nasz naród musi zrobić, aby się chronić. Od początku 2024 roku był to rok naznaczony próbami i wyzwaniami jak nigdy dotąd. Jako naród stawiamy czoła trudnym czasom, czasom, które Matka Boża i wielu wizjonerów już wcześniej przewidzieli. Ten rok ujawnił mroczne siły, które próbują podzielić nasze społeczeństwo, osłabić naszą wiarę i odciągnąć nas od wartości, które zawsze stanowiły fundament naszej tożsamości jako katolickiego narodu. Patrząc na to, co przeszliśmy do tej pory, widzimy alarmujący obraz, rosnące podziały wśród Polaków, niesprawiedliwe decyzje polityczne i społeczeństwo coraz bardziej oddalające się od nauk Chrystusa. Otaczająca nas ciemność to nie tylko kryzys społeczny czy polityczny, jest to przede wszystkim duchowa walka. Jesteśmy poddawani próbom w każdym aspekcie życia, a wróg działa bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, próbując odciągnąć nasz naród z właściwej ścieżki. W tym roku byliśmy świadkami niepokojącego wzrostu niesprawiedliwości, promowania antychrześcijańskich wartości i głębokiego zamętu na polu duchowym. Wielu z tych, którzy zajmują stanowiska władzy, ignoruje wiarę i chrześcijańskie zasady, które podtrzymywały Polskę przez wieki. Nasze prawa, nasza polityka, a nawet nasza kultura są stopniowo wypaczane, a wróg wykorzystuje to, by szerzyć jeszcze większe podziały wśród nas. Matka Boża ostrzegała nas przed tym czasem ciemności. W swoich ostatnich objawieniach i za pośrednictwem wizjonerów mówi nam, że jest to okres, w którym siły zła się nasilają. Nasza wiara jest poddawana próbie, a przyszłość Polski zależy od tego, jak zareagujemy na te wyzwania. Wielu może patrzeć na to, co dzieje się wokół nas i czuć rozpacz, ale musimy pamiętać, że bez względu na to, jak mroczne wydają się czasy, zawsze jest nadzieja. Jednak zanim zobaczymy światło, musimy stawić czoła tej ciemności z odwagą i determinacją. Nasz naród nie zmaga się jedynie z trudnościami politycznymi czy społecznymi, ale z prawdziwym kryzysem duchowym. Apostazja w Kościele jest coraz bardziej widoczna, a osłabienie wiary katolickiej w wielu częściach świata ma również echo w naszej ojczyźnie. Z przykrością widzimy, jak wielu naszych polskich braci porzuca wartości wiary, zwiedzeni pustymi obietnicami i nowoczesną kulturą, która odrzuca chrześcijańskie zasady. Jest to część tego, co Matka Boża nazwała czasem ciemności, okresem, w którym wróg zrobi wszystko, aby zniszczyć jedność wiary i moralność naszego narodu. Jednak ciemność jeszcze nie osiągnęła swojego szczytu. Wizjonerzy ostrzegają nas, że do końca tego roku nadejdą nowe wyzwania i próby. Wróg będzie nadal próbował dzielić nasz naród, siać nienawiść i szerzyć chaos, zarówno w naszym społeczeństwie, jak i w Kościele. Misja diabła jest jasna. Chce zniszczyć wiarę katolicką, która leży u podstaw polskiej tożsamości, i sprawić, by Polska zbłądziła na ścieżce ciemności. Ale bracia i siostry,
nie możemy tracić nadziei. Bez względu na to, jak straszne mogą się wydawać nadchodzące wyzwania, Bóg ma plan dla Polski. Nasza ojczyzna została wybrana, aby być bastionem wiary pośród chaosu tego świata. Matka Boża i jej niepokalane serce wzywają nas do wytrwania, do zachowania naszej wiary i do bycia światłem dla innych narodów. Ona ostrzega nas przed trudnymi czasami, które jeszcze nadejdą, ale daje nam także rozwiązanie – modlitwa, nawrócenie i poświęcenie jej niepokalanemu sercu. Polska ma specjalną misję. Ta misja została objawiona wiele lat temu, kiedy Jezus powiedział świętego Faustynie, że z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat na jego powrót. I dlatego wróg chce zniszczyć nasz naród. On wie, że Polska została wybrana przez Boga, aby odegrać kluczową rolę w czasach ostatecznych, aby być narodem, który oprze się złu i utrzyma płomień wiary. Sługa Boży, kardynał Wyszyński, już nas ostrzegał. Kiedy będą chcieli zniszczyć naród, zaczną od atakowania Kościoła. I właśnie to widzimy. Kościół katolicki, duchowe serce naszego narodu, jest atakowany. Ale tak jak przewidział Wyszyński, to jest również dowód na to, że nasza misja jest wielka. Wróg wie, jak ważna jest Polska w planie Boga i dlatego próbuje nas osłabić. Ale my, jako naród, musimy wytrwać. Jak możemy to zrobić? Matka Boża dała nam odpowiedź – poświęcenie się jej niepokalanemu sercu. Musimy jako naród całkowicie poświęcić się jej. Matka Boża obiecała, że ci, którzy znajdą schronienie w jej sercu, będą chronieni w tych trudnych czasach. To nie jest tylko kwestia indywidualnej pobożności, ale wezwanie narodowe. Polska musi zostać poświęcona niepokalanemu sercu Maryi, a to musi być dokonane przez naszych przywódców, zarówno duchowych, jak i politycznych. To jest droga do naszego zbawienia. Ponadto musimy wzmocnić nasze życie modlitewne. Różaniec, jak nauczyła nas Matka Boża, jest jedną z najpotężniejszych broni przeciwko złu. Modlitwa w rodzinie, we wspólnotach, w kościołach powinna stać się priorytetem dla nas wszystkich. Musimy prosić o wstawiennictwo Matki Bożej, aby prowadziła nas i chroniła w tych trudnych czasach. Modlitwa nie tylko wzmacnia naszą wiarę, ale także jednoczy nasz naród. A właśnie jedności potrzebujemy teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Polska została wybrana przez Boga, aby być światłem, ale ta misja zostanie wypełniona tylko wtedy, gdy pozostaniemy wierni. Matka Boża przypomina nam, że tak jak grzech się rozprzestrzenił, tak samo łaska Boża wyleje się obficie na nas, jeśli szczerze zwrócimy się ku Niemu. To, z czym mamy do czynienia teraz, to czas oczyszczenia, czas, w którym nasz naród będzie próbowany, ale także przygotowywany do wypełnienia swojej roli w Bożym planie. Choć to bolesne, musimy widzieć te próby jako część Bożego planu. Nasz naród zostanie oczyszczony, a ci, którzy wytrwają w wierze, ujrzą zwycięstwo niepokalanego serca Maryi. Ale to zwycięstwo nie przyjdzie bez walki. Musimy być gotowi do poświęceń, do zachowania niezachwianej wiary i do pełnego zaufania Bożym planom wobec nas. Dlatego, moi drodzy bracia i siostry, choć czasy wydają się mroczne, pamiętajcie, że Bóg jest z nami. Matka Boża wybrała Polskę, a jeśli pozostaniemy wierni, poprowadzi nas przez te ciemności ku światłu. To jest czas działania, czas zjednoczenia się w modlitwie, czas poświęcenia naszych rodzin i naszego narodu niepokalanemu sercu Maryi. Ten rok był czasem wielkich prób, ale także wielkich obietnic. Polska została wybrana przez Boga, aby być bastionem wiary i to jest nasza odpowiedzialność, jako dzieci Maryi, odpowiedzieć na to wezwanie z odwagą i determinacją. Niech przez modlitwę i poświęcenie wypełnimy naszą misję i zaniesiemy światło Chrystusa na świat. Zwycięstwo Maryi jest bliskie, a Polska z pomocą Boga zwycięży. Bracia i siostry, po tym ważnym objawieniu Ojca Grzegorza Bliźniaka, zapraszam Was do wspólnej modlitwy za naszą ukochaną Polskę. Drogi Boże, z pokorą i szacunkiem zbliżamy się do Ciebie w modlitwie za nasz naród, który staje w obliczu wielkich prób. Wśród cieni, które nas otaczają, szukamy Twojego światła, ufając, że Twoja ręka poprowadzi nas przez te ciemności.
Jesteśmy ludem wiary, zakorzenionym w wartościach, które nadały nam tożsamość i siłę. Prosimy teraz, bardziej niż kiedykolwiek, abyś wzmocnił nasze serca i naszą odwagę, abyśmy mogli stawić czoła przeciwnościom, które nas otaczają. Ojcze Niebieski, udziel nam mądrości, abyśmy potrafili rozróżnić prawdę wśród zamętu, abyśmy trwali w naszej wierze, nawet gdy jesteśmy kuszeni, by zejść z właściwej drogi. Chroń nas przed siłami, które próbują podzielić nasz naród, przed niesprawiedliwością, która próbuje przysłonić naszą wizję i przed pokusami, które chcą nas oddalić od Ciebie. Prosimy Cię, Panie, otocz naszą Ojczyznę Twoim miłosierdziem i łaską. Niech wśród tych prób zostaniemy odnowieni i oczyszczeni, przygotowani na przyszłość, którą dla nas zaplanowałeś. Chroń naszych przywódców duchowych i politycznych, obdarzając ich mądrością potrzebną do podejmowania decyzji, które będą zgodne z Twoją wolą. Wzywamy również ochrony Matki Bożej, Najświętszej Matki, abyśmy pod jej płaszczem znaleźli schronienie. Niech jej wstawiennictwo prowadzi nas, wzmacniając naszą wiarę i jednocząc nasz naród w modlitwie i oddaniu Twojemu Najświętszemu Sercu. Na koniec prosimy Cię, Panie, prowadź nas do zwycięstwa, nie tylko nad zewnętrznymi wyzwaniami, ale także nad wewnętrznymi bitwami, które każdy z nas toczy. Spraw, abyśmy byli światłem w ciemnościach, nadzieją w rozpaczy i przede wszystkim narzędziami Twojego pokoju. Amen.